Słuchajcie, to jest największy kibic boksu, jakiego znam. Bartek. Bartek, który to jest Polsat Boxing Night dla ciebie? Szósty. Szósty Polsat Boxing Night. Kibicuję zawsze każdemu. Powiedz, kto wygra główną walkę wieczoru? Adamek czy Abel? Adamek. Na którą walkę najbardziej czekasz? Na Ewy Brodnickiej. Kogo? Ewy Brodnickiej. Ewy Brodnickiej, no i co? Ewa wygra? Słuchajcie, ten facet po prostu on wie wszystko. Każdego punchera ogląda, każdy bokserski vlog. Po prostu to jest największy kibic boksu w Polsce. Oglądaliście pierwszą walkę. Niezwykle emocjonująca. Wrzesiński kontra Chudecki, remis. Wspaniały pojedynek. Naprawdę trudno było wskazać zwycięzcę. Grzegorz Proksa, z którym komentowałem tę walkę, przyznał zwycięstwo Chudeckiemu. Sędziowie widzieli remis. Tak to się zaczęło. To jest polski Michael Buffer, Piotr Dzięcielski. Bardzo mi miło. Przystojniejszy trochę od Buffera, nie młodszy. No powiedz, jak tam masz tremę przed Polsat Boxing Night? No pierwszy raz robię Polsat Boxing Night i rzeczywiście tak ogrom tej gali na razie trochę przytłacza, ale no jesteśmy po próbach, jesteśmy przygotowani, więc nie powinno być niespodzianek. Te jedynie w ringu. Słuchaj, zdradzisz ludziom, o ile mniejsze jest twoje honorarium niż Michaela Buffera? O, niewiele mniejsze. Z tego, co się orientuję, to rzeczywiście niewiele. Nie chcielibyśmy tu obracać kwotami. Wiadomo, że to są kontraktowe tajemnice. Niesamowita walka Adama Balskiego z Denisem Graczowem. Graczow przyjeżdżał tutaj po zwycięstwo, mówił: długi lot, krótka walka. Nie było krótkiej walki, ale był morderczy pojedynek. Balski pokazał charakter, miał wygraną, a w ostatniej rundzie jeszcze szedł do przodu, jeszcze atakował, jeszcze poszedł na wymianę. Chciał wygrać przez knockout. Nie udało się, ale to było bezcenne doświadczenie dla Balskiego. W starciu z takim rutyniarzem, który naprawdę należał do czołówki światowej, to będzie procentować. Śledźcie tego chłopaka, naprawdę on ma serce do walki. Zbigniew Boniek, ale nie wiem, czy wiecie, ale to jest jeden z nielicznych polskich bokserów, który nigdy nie przegrał. Tak było. Tak jest. Co tam było? Zwycięstwo i remis. Kiedyś dwie walki, jak byłem bardzo młody, to były takie piłkarskie kroki, bokserskie kroki, coś takiego, ale muszę powiedzieć, że nie podobało mi się to, bo to za dużo było problemu. Natomiast ja cały czas się koncentrowałem na piłce i to bardzo mi się podobało. Wielki rewanż Mateusza Masternaka, polski toreador. Wygrał z tym bykiem z Konga, Jurym Kalęgą, który zapowiadał: przyjeżdżam do Polski, żeby zwyciężyć. Nie zostawię sędziom żadnych wątpliwości, wygram przed czasem. I został tak zbity, że poddał się. No ten wielki byk, twardzier. To jest dowód na to, jak wspaniale przygotował się Mateusz Masternak. Śledźcie, co będzie z nim dalej. Jest wysoko w rankingach, na pewno awansuje. Być może będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Kapitalnie się przygotował do tej walki. Dla takich chwil się żyje, dla takich chwil się komentuje. No, wspaniały pokaz boksu w wykonaniu Tomasza Adamka. Przyszedł do mnie po walce, po tym jak już Tomek wygrał Gaskaren. Pokazał mi taki gest. Przed walką mi mówił: Andrzej, you will see, I will make you proud. Zobaczysz, zrobię, że będziesz dumny. Ja jestem dumny. Tomek Adamek wygrał. Wspaniała walka, wspaniała gala. Wy też bądźcie dumni z Tomka Adamka. Myślę, że to nie jest jego ostatni pojedynek. Jeszcze nam dostarczy radości. Trzymajcie się!